Zaczęło się. W ciągu kilku dni trzeba było przygotować porządnie ten projekt i propozycje, a to już był koniec roku. No i jakoś to się udało. Od razu ta administracja uczelni angielskiej szybko się za to zabrała. Oni wiedzieli, jakie są zwyczaje w Brukseli i wobec tego mogli działać szybko. No i tak żeśmy się zastanawiali, zdążymy, będzie to możliwe, czy też nie. Oczywiście chodziło o to, że bez funduszy to te wszystkie podróże i inne rzeczy, które tam trzeba było organizować, to byłyby niemożliwe. No ale w ciągu pierwszych dni stycznia przyszła wiadomość do uczelni angielskiej, że okej, wtedy Jan Potworowski od razu tam poleciał. Oni wszyscy byli bardzo zdziwieni, dlaczego matematyka, bo to jest taka przecież marginalna jakaś sprawa, a tu chodzi o rozwój ekonomiczny i inne rzeczy. No ale zaakceptowali to wszystko. No i teraz myśmy się powinni porządnie przygotować od strony polskiej. No, trzeba było wybrać pewną grupę ludzi, nie za dużą, bo fundusze jednak były skromne. To powinni być nauczyciele matematyki z pewną pasją, inicjatywą, z otwartymi głowami. No oczywiście otwarci na stosowanie technologii informacyjnych, wtedy to się nazywało trochę inaczej. No ale mniejsza z tym. No i oczywiście nie powinni być tylko sami chłopcy, tylko również jakieś powinny być tam nauczycielki, prawda, które zupełnie inaczej patrzą na sprawy niż nauczyciele, no chłopcy. No i okazało się, że trzeba było również ich dobrać tak, żeby to była grupa reprezentatywna dla Polski. To było bardzo trudne, bo oczywiście te kontakty nie były takie rozbudowane. Nie tylko z Krakowa i nie tylko z Warszawy, również z tego pasa wschodniego i z innych okolic. No i w końcu wybraliśmy, telefonując i tam starając się to jak najszybciej załatwić, bo wtedy poczta działała też bardzo powolnie. I okazało się, że udało się wybrać taką grupę, którą od razu tutaj przeczytam. Proszę się nie dziwić, wszyscy postanowiliśmy, że mówimy sobie po imieniu, musimy być zżyci, bo mamy bardzo ważne zadanie. W Anglii nauczyciele bardzo wyraźnie przejmują inicjatywę w swoje ręce. W odróżnieniu do kontynentu, który jest powiedzmy bardziej taki scentralizowany, zwłaszcza w Niemczech, mimo że tam jest tych kilkanaście landów, we Francji również nauczanie jest bardzo scentralizowane i sterowane przez ministerstwa, a w Anglii właściwie w ogóle nie było żadnego programu narodowego nauczania żadnego przedmiotu, w tym również nie było nauczania, programu nauczania matematyki. No i to właściwie nauczyciele sobie tworzyli ten program nauczania matematyki tak, żeby spełnić pewne warunki, które z kolei komisje egzaminacyjne formułowały. Bardzo ogólnie w tym czasie było ich kilka i rywalizowały między sobą. No więc dlatego wybór padł na Anglię, że właśnie tam były te oddolne inicjatywy bardzo zaznaczone. Było no, takie duże stowarzyszenie ATM, nauczycieli matematyki, odpowiednik naszej szkoły podstawowej i gimnazjum, i również duże takie stowarzyszenie MA, które zrzeszało nauczycieli licealnych, na nasze stosunki oczywiście, to się inaczej nazywało. No i ci ludzie się spotkali, jakoś się tutaj zżywali, prowadziliśmy wtedy tutaj już w Polsce takie zajęcia, żeby się zintegrować, no i różne zabawy tam były, które się nazywały dla bardzo wielu dosyć egzotycznie, żaby, dzwonki, jakieś inne rzeczy, trzeba było siadać na krzesłach, myśleć, jak się ustawić inaczej, albo tam jakieś dźwięki ze sobą kombinować, tak żeby ujawnić jakąś kombinatorykę. No i tak mniej więcej wczesną wiosną ta grupa była gotowa.